Witamy Was, Malancia i Danka Skakanka. Kochane wnuki, dzisiaj chcemy Was zainspirować do stworzenia ciasteczkowego bukieciku. Ponieważ zbliża się Dzień Babci i Dziadka, o czym na pewno wiecie, więc zachęcamy Was do zrobienia z nami najpierw ciasteczek kruchomaślanych. Do tego potrzebne nam będzie 3 szklanki mąki tortowej, ale zachęcam też do zrobienia z mąki krupczatki. 2 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy, szklanka białego cukru, kostka masła, 2 łyżki śmietany i 5 żółtek. Zaczynamy od przesiania mąki. Mąka powinna być przesiana, bo jak jest dobrze napowietrzona, wiadomo, ciasteczka będą lepsze i bardziej kruche. Przesiewamy. Malancia mi tutaj doda 2 łyżeczki proszku. Przesiejemy razem to z mąką. Przesiewamy. Można wsypać już cukier waniliowy. Mąkę mamy przesianą. Musimy pamiętać, że do tego ciasta najlepiej, jak wszystkie składniki będą prosto z lodówki, żeby były zimne. Do tego dodajemy kostkę masła, którą ładnie posiekamy. Myślę, że tutaj może troszkę przyda się pomoc rodziców, jak będą mniejsze dzieci, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy. Trzeba to robić dość energicznie, bo kruche ciasto nie lubi zbyt długiego wyrabiania. Dobrze, można dodać żółtka, szklankę cukru. I od razu można dodać śmietanę. 2 łyżki śmietany. Zachęcam Was do zrobienia tego ciasteczkowego bukieciku i nawet jeżeli on wyjdzie niezbyt idealny, to pamiętajcie dzieci, że nie o to chodzi, że on musi być taki piękny, równiutki, ale dla Waszej babci i dla Waszego dziadka będzie to najpiękniejszy bukiecik, zapewniam Was, bo w tym wszystkim najważniejsze jest to, że to Wy poświęciliście swój czas dla babci i dla dziadka, żeby im dać jakąś odrobinę radości i przyjemności. Dobrze, teraz już mamy posiekane wszystkie składniki i teraz muszę to tylko zagnieść. Mąki, bo jak się robi takie rzeczy, to można też kogoś ubrudzić przy okazji. Jak upieczecie swoje ciasteczka, to żeby było jeszcze smaczniej, można je udekorować według własnego pomysłu. My tutaj z Malancią rozpuścimy czekoladę mleczną w kąpieli wodnej i zrobimy taką polewę na te ciasteczka. Obsypiemy kokosami, żeby było troszkę kolorowo i też troszkę inaczej smakowo. Ciasto mamy już gotowe i teraz też ja będę robiła z takiego ciasta kruchego, natomiast przedzielę na pół. Malancia do swojego ciasta doda 3 łyżki kakao.
doda 3 łyżki kakao, żeby było też takie troszkę z kakaem. I wymiesza też jeszcze to. Teraz, kiedy jest zrobione ciasto, dobrze jest zawinąć to w folię spożywczą i przynajmniej na godzinkę włożyć do lodówki, żeby ono odpoczęło, żeby się wszystkie składniki ładnie powiązały ze sobą. I po godzince dopiero będziemy wałkować i wycinać ciasteczka. Dobrze. I teraz te dwa ciasta lądują w lodówce na godzinkę czasu, tak jak mówiłam. Nasze ciasto po godzince czasu wyjęte jest z lodówki. Na stolnicę położyłam sobie papier pergaminowy, żeby nie podsypywać zbyt dużo mąki niepotrzebnie. Kładziemy ciasto na pergamin, drugim kawałkiem możemy przykryć. Wtedy nam się będzie lepiej wałkowało, bo nie będzie się tak przyklejało. I rozwałkowujemy nasze ciasto. Ciasteczka nie mogą być zbyt cienkie, ale też nie muszą być jakieś bardzo grube. Ja mam rozwałkowane ciasto. Biorę sobie dwie foremeczki, takie serduszko i taki kwiatuszek. W czekoladowym mamy gwiazdkę i kwiatek. Wycinamy sobie wzorki. Na naszą blaszkę wykładamy też pergaminem i na blaszce układamy ciasteczka. Pamiętając, żeby nie były zbyt blisko siebie, bo przecież one troszeczkę nam też urosną jeszcze. Mamy wycięte ciasteczka i teraz wkładamy ciasteczka do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Myślę, że tak około 10 minut powinny się piec. Są w piekarniku, już się pieką. Za oknem piękna pogoda, mamy tyle energii w sobie, kochani. To w międzyczasie, jak ciasteczka się pieką, zachęcam Was do malutkiego poruszania się. I zaczynamy. I pięknie sobie ćwiczymy. 5 razy nóżka prawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nóżka lewa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I prawa rączka. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i lewa. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i nóżka prawa. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i następna. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i tak ciasteczko. Szybciutko. Ciasteczka mamy już upieczone, udekorowane, tak jak mówiłam, mamy polane czekoladą, mamy obsypane wiórkami, niektóre są czyściutkie, takie jak było ciasto przygotowane, bez żadnych tam większych dekoracji. I teraz przystępujemy już do tworzenia ciasteczkowego bukieciku. Do tego bukieciku potrzebny nam będzie celofan. Takie wycięte 4 paseczki celofanu. Potrzebne nam też będą serduszka. Serduszka proponuję najpierw wyciąć sobie może kawałeczek, taki kwadracik papieru, zależy jakie duże te serduszka chcemy też zrobić. Odrysować sobie ołóweczkiem takie serduszko, można złożyć od razu na pół
i wtedy za jednym zamachem wycinamy dwa takie serduszka. Na serduszkach napisałam też oczywiście ręcznie, nie na komputerze, jakie to są ciasteczka w danej paczuszce. I to, co życzymy naszej babci i dziadkowi, czyli będą ciasteczka na pomyślność, będą ciasteczka z napisem kocham cię babciu i dziadku, będą ciasteczka na radość i będą ciasteczka na zdrowie. Wszystko to, co życzymy. I właśnie teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie te nasze kwiatuszki takie ciasteczkowe. I zaczynamy. Bierzemy jeden arkusz tego celofanu, o którym mówiłam, a jeszcze potrzebne nam będą patyczki do szaszłyków. I teraz Malancia przygotuje, w serduszkach mamy wyciętą dziurkaczem taką dziurkę, ale jak ktoś nie ma dziurkacza, może przeciąć nożyczkami, a nawet jeżeli komuś wyda się to zbyt trudne do przywiązania tego serduszka, to wtedy można zrobić, że pakujemy ciasteczka, a serduszko po prostu przykleić klejem do tej paczuszki. Ale zachęcam, może z pomocą rodziców, do stworzenia właśnie w ten sposób. Przekładamy teraz wstążeczkę, składamy na pół. Dobrze. Przekładamy przez dziurkę. Przekładamy przez dziurkę. O. I przez tą pętelkę przekładamy wstążeczkę. I nam się tu ładnie zaciśnie. O, i już mamy przygotowane serduszka. Teraz do tego ten arkusz celofanu składamy sobie na pół. Na pół. I jeszcze raz na pół. Troszkę go tak dociskamy. I wtedy pokaże nam się, gdzie środeczek, żeby w tym miejscu, do środka tego arkusza, włożyć patyczek do szaszłyka. I teraz tutaj wkładamy nasze ciasteczka. Wkładamy takie, troszkę z kokosem, jakiegoś kwiatuszka. Wkładamy ciasteczek, ile chcemy. I teraz bardzo ważne jest to, tutaj musimy teraz składamy do środka jedną stronę i składamy do środka drugą stronę i tutaj ściskamy do naszego szaszłyczka. Tak przygotowaną paczuszkę mamy. Ten szaszłyczek musimy troszkę do góry, ale też musimy uważać, żeby nie przedziurawić tego celofanu. I tu jest właśnie potrzebna pomoc rodziców, bo Malancia mi tutaj teraz przytrzyma, a ja właśnie chcę przywiązać to serduszko. Z góry szaszłyczek przytrzyma. Owijam ten szaszłyczek. Zawiązuję. Można na węzełek albo kokardeczkę. Nie jest to jakieś bardzo trudne, więc myślę, że z pomocą rodziców na pewno Wam to wyjdzie. O, i już mamy, tak? I jeszcze tutaj na dole zawiązujemy paczuszkę, żeby nam ciasteczka nie wyleciały. Tutaj nie robimy żadnej kokardki, tylko węzełek. Resztę niepotrzebnej wstążeczki ucinamy. Dobrze. Mamy kolejną paczuszkę. I jeszcze jedną. Czyli składamy celofan na pół. Jeszcze raz na pół. Dociskamy. I mamy środeczek wyznaczony. Wkładamy patyczek szaszłykowy. I wkładamy ciasteczka.
jeszcze jakieś serduszko. I teraz znowu boki składamy do środeczka, do środka i tutaj dociskamy. Teraz tutaj sobie troszkę do góry ten patyczek szaszłykowy. Proszę Malanciu, potrzymaj mi. Zawiązujemy. Niepotrzebną wstążkę ucinamy. Dobrze, mamy przygotowane ciasteczkowe kwiatuszki. I teraz jeszcze musimy, teraz nabijemy nasze mandarynki, bo do tego dołączamy jeszcze owoce. Ja, my mamy mandarynki, bijamy w owoc patyczek. Jeżeli to będą mandarynki, to zachęcam, żeby kupić mandarynki troszkę twardsze, żeby nie były aż bardzo dojrzałe, bo jak będą bardzo dojrzałe, to ten patyczek może nam przejść wtedy przez całą mandarynkę. Proszę Malinciu, jeszcze nabij. Mamy nabite już. I teraz, kochani, tak, potrzebna nam będzie jeszcze kawałek wstążki. Teraz chcę Wam pokazać, jak zrobić kokardeczkę taką, żeby miała cztery ramionka. I teraz tak, przekładamy wstążeczkę tutaj przez ręce i owijamy, dzielimy paluszki nasze cztery na pół. I tak, owijamy przez te dwa, czyli raz robimy pętelkę, później przez te drugie dwa, druga pętelka i znowuż idziemy przez te paluszki i przez te paluszki. I teraz tutaj przekładamy przez środeczek tam między paluszkami. To jest może troszkę trudne, ale przekładamy tak. Dobrze, mocno ciągnij. Tutaj mamy, o, zrobiła nam się taka pętelka, czyli wkładamy tutaj, nie wiem, czy to dobrze widać, i ten koniuszek wkładamy przez tą pętelkę i zaciskamy. Na śliskich wstążeczkach jest to może troszkę lepiej, bo ona jest bardziej śliska. Ściągamy z paluszków, o, i zobaczcie, mamy ładną kokardeczkę, cztery ramionka, o, i taką kokardeczkę teraz musimy sobie zawiązać. Składamy drugą wąską wstążeczkę, przeciągamy tutaj, robimy podobnie jak na serduszkach, przeciągamy. I mamy. I taką kokardeczkę zawiązujemy do jednej z mandarynek. Może potrzymaj mi mandarynkę. Dobrze. I teraz tworzymy bukiecik. Czyli myślę, że bukiecik z napisem "Kocham Cię babciu i dziadku" musi być na środku. Do tego dołączamy ciasteczka na boczek drugie. Do tego dokładamy ciasteczka następne. I teraz pójdą mandaryneczki. Tak.
Uwaga, teraz kokardeczka na środku oczywiście. I kolejna mandaryneczka. I bukiecik. To wszystko musimy teraz związać mocno wstążką. Tutaj u góry. Mocno obkręcić. Mocno, mocno. O, tak, tak, tak. Jeszcze trzeba naokoło. Parę razy obkręcić, żeby to było mocno związane. Dobrze. I teraz już możemy zawiązać supełek. Super. Tą wstążeczkę niepotrzebną ucinamy. Dobrze. Mamy, kochani, już prawie bukiecik gotowy. Teraz potrzebny nam będzie albo kawałeczek papieru jakiegoś ozdobnego, albo jakiegoś błyszczącego materiału. Po prostu, no myślę, że na pewno w domu coś tam się znajdzie i coś będzie można. Nawet powiem Wam, kochani, że do tego bardzo ładnie pasuje szary, zwykły papier, ponieważ mamy tutaj szaszłyczki, jest drewno, wszystko jest takie jakby naturalne, więc jak najbardziej pasuje nam szary papier. Tu składamy do środka. Te rogi do środka, a tutaj do tych patyczków. O, i teraz tutaj musimy ładnie związać też. Może być taka dłuższa wstążka, nawet żeby, może rozłóż tą wstążkę, tak? O, i żeby ją owinąć, o tak właśnie, owinąć. Dobrze, dobrze i przewiąż. Dobrze, i na supełek. Dobrze. Tu zrobimy kokardeczkę. Kochani, i tak wygląda nasz ciasteczkowy bukiecik na dzień babci i dla dziadka. I myślę, że jak przyjdziecie z takim bukiecikiem do babci i do dziadka, to kto wie, może babcia najpierw otworzy najsłodsze ciasteczka z napisem „Kocham cię babciu, kocham cię dziadku”. A jak przyjdzie do babci sąsiadka, to może babcia otworzy ciasteczka na zdrowie. A jak babcia będzie piła z dziadkiem herbatkę, to może otworzy ciasteczka na radość. Kochani, życzymy Wam naprawdę pomyślności w tym, co będziecie tworzyć i byłoby nam, Malanciu, bardzo miło, gdyby nam ktoś przysłał zdjęcie z taką pracą. Dziękujemy Wam bardzo.